Cześć, nazywam się Magdalena Jezusek i jestem inżynierem wsparcia technicznego w dziale fotowoltaiki firmy Hewalex. Czy właśnie zmieniłeś Wi-Fi w swoim budynku? Pomimo tego, że instalacja działa, Twoja elektrownia na monitoringu nadal jest offline? Mamy na to radę. Zresetuj urządzenie i ponownie przeprowadź konfigurację. O tym w dzisiejszym filmiku. Zapraszam. Po pierwsze, aby zresetować urządzenie, musi być ono włożone do portu COM w inwerterze. Następnie użyj płaskiego śrubokręta, aby go otworzyć. Na samym dole płytki znajduje się przycisk Reset, który należy przytrzymać przez 10 sekund. Oznaką prawidłowego resetu będzie pojawienie się w sieciach Wi-Fi telefonu, sieci o nazwie AP, podkreśnik i numer seryjny urządzenia. W nowszym typie urządzenia Solid Wi-Fi Stick przycisk Reset znajduje się na obudowie. Analogicznie w przypadku nowszego typu urządzenia oznaką jego prawidłowego resetu będzie pojawienie się sieci o nazwie Solis, podkreśnik numer seryjny urządzenia w sieciach Wi-Fi telefonu. Dziękuję za uwagę i powodzenia!